po Jeziorze Pomorskie. Na tym trawiastym polu, zapełnionym koniami mechanicznymi, zdarzyła się jedna z wielu konfrontacji pomiędzy polskim i niemieckim żywiołem. Niedokończona w 1410 roku robota skutkowała nieproszoną obecnością luźnych kup spod znaku Czarnego Krzyża, a kupy należy utylizować. I takie zdarzenie miało miejsce w 1462 roku w tym miejscu. 560 lat później świętujemy zwycięstwo nad niemieckim żywiołem. Właściciele koni mechanicznych przesiadają się na polskie, zdrowe konie. Aby upodobnić się do dawnego polskiego rycerstwa, trzeba było zainwestować w średniowieczne gadżety. Efekt? Podziw pokolenia oderwanego od komórki komputera, w czym niemała zasługa babci i dziadków. Do boju. Stawką było objęcie we władanie lewego brzegu Górnej Wisły. Następuje prezentacja uczestników potyczki. Paweł Dunin, polski dowódca, zgromadził około 2000 żołnierzy, a Fryc Rabenek około 3000. Dunin posiadał czeski patent wozów bojowych autorstwa Jana Żyżki. Patrz Praga 3. Tak zwany tabor ewidentnie nie pasił Frycom. Dumnemu Rabenekowi miała wystarczyć przewaga liczebna. I dupa. Jak za czasów husyckich, Fryce tracili życie przy forsowaniu polskiego pierścienia z wozów bojowych. Zależnie od swojej majątności, zależnie od swoich możliwości, ten, którego było stać oczywiście, ubrał był profesjonalnie, pełnej zbroi. Ci prości chłopi. Patrz, jaką ma krew na ręce, zobacz. A tych, co pozostali przy życiu, dorżnęła jazda konna Dunina. Efekt? Lewy brzeg Wisły wolny od Fryców i 75% wojsk niemieckich kaput. Bo czarna wrona orła nie pokona.